Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Wiem, że zdziwieni jesteście, że tak rano, ad hoc i to jest trochę nieprzygotowane. Mam nadzieję, że zrozumiecie Państwo szybciutko, bo przed pracą, ale muszę zająć stanowisko w jednej sprawie. Dlatego zdecydowałem się, ponieważ odciąłem się już od Facebooka, zdecydowałem się powiedzieć to tutaj. Chodzi oczywiście o te tragiczne wydarzenie, o morderstwo dziecka w Polsce. O jeden aspekt tej sprawy przede wszystkim, proszę Państwa. Nie zajmowałem głosu, nie zabierałem głosu, chociaż byłem strasznie, proszę Państwa, chociaż byłem pytany o to wielokrotnie. Z wielu powodów. Po pierwsze, to są sprawy bardzo trudne, wymagające fachowości, ogromnej fachowości w śledzeniu, w ujęciu sprawcy. I policjanci mają również świadomość, że każdy błąd, jaki popełnią, może stygmatyzować na całe życie osobę zupełnie niewinną. I tak się też stało w pewnym sensie, ponieważ pojawiło się właśnie na Facebooku, który nadal obserwuję, i w internecie imię i nazwisko, dane osobowe, zdjęcie człowieka, który absolutnie z tym nie ma nic wspólnego. Nie wiem, czy jest to osoba skazana kiedykolwiek za pedofilię, czy nie, ale wydano na niego wyrok. Zrobił to ktoś, kogo nawet nie będę wymieniał. Mniej więcej półtora roku temu Szymon zaangażowany został razem z policją w sprawę, gdzie również ten człowiek się pojawił, ten, który wydał wyrok zaocznie na kogoś już i upublikował to zdjęcie. Proszono mnie wtedy o pomoc, o interwencję przeciwko niemu. Chodzi o to, że jest wiele bezpodstawnych oskarżeń o pedofilię stygmatyzujących ludzi pochodzących od tego pana. Z nieoficjalnych rozmów dowiedziałem się również, że policja boi się go, bo to natychmiast idzie prasa, rozgłos i tak dalej. I jak policjanci się boją po prostu już takiego krzyku i tego typu ludzi, to naprawdę jest źle. W tej sprawie, proszę Państwa, alkohol 2K2, to nie ten złapany. To nie ten złapany, proszę. Ten złapany to nie zabieram głosu, nie wiem. Z wszystkich ustaleń i z informacji, które oficjalnie zostały podane, wynika, że to wcale nie musi być pedofilia, że to może być po prostu coś jeszcze gorszego, proszę Państwa, ponieważ gdyby to była tylko sprawa dotycząca zbrodni na tle pedofilii, to ja wiem, że to trudne zrozumieć to, co ja powiem w tej chwili, to byłoby to w jakimś sensie wytłumaczalne zboczeniem, chorobą psychiczną, czymkolwiek. Natomiast jeśli to ma być zemsta na rodzicach, na kimś, to proszę Państwa, naprawdę nie ma tutaj, nawet nie można tego określić, ja nie mam słów, żeby to określić, proszę Państwa. Nie mam nawet słów, żeby to w jakikolwiek sposób określić. To jest coś strasznego, to co się dzieje z ludźmi w Polsce, jeśli dochodzi do takiej sytuacji, w której ktoś chce się zemścić na rodzicach za pomocą mordu na niewinnym dziecku. No ale cóż, świat jest jaki jest, Polska jest jaka jest. Widzimy, że w Polsce nie ma słowa, nikt nie zna słowa odkupienie, przebacz, czy przebaczenie, czy cokolwiek, że skazuje się całe ludzi, grupy ludzi na potępienie bez względu na to, czy ci ludzie są winni, czy nie, i zasada odpowiedzialności zbiorowej dominuje w polskim społeczeństwie. Trudno. Trudno. Kiedyś Polacy to wszystko zrozumieją. Natomiast w tej sprawie ja byłem przerażony, nie chciałem nigdzie komentować tego, chociaż proszono mnie w różny sposób, kiedy zobaczyłem już wydany wyrok, zdjęcie człowieka, fizycznie istniejącego człowieka, stygmatyzującego i robiące z niego jakiegoś mordercę i bandytę. Nie wiem, kto kim jest ten człowiek, nie interesowało mnie to nigdy po prostu. To są po prostu demony. O, coś mi przerywa, niestety. To są po prostu rzeczywiście, Pani Mirosława, to są demony, które wylazły z piekła. Miejmy nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana. Obawiam się niestety, że to jest dużo gorsze, bo jeszcze raz powtórzę. Wytłumaczenie tej zbrodni pedofilią
Wytłumaczenie tej zbrodni pedofilią byłoby dla wszystkich wygodne. Tak, wygodne, proszę Państwa. No wiadomo, zboczeniec, LGBT, inne sprawy. Natomiast, proszę Państwa, jeśli to ma być zemsta, to jest niewytłumaczalne. To świadczy nie tylko, to nie świadczy o chorobie psychicznej, ale to świadczy o całkowitym zatarciu się w ludziach hamulców etycznych, czy też etyczno-moralnych. I to się dzieje. I to się dzieje, proszę Państwa, ponieważ nie chcę już tutaj też o ten temat mówić, ale dzisiaj jest rocznica śmierci kogoś tam, nieważne, kogoś znanego, no i jak wiemy, no niestety ta rocznica śmierci również stanowi pretekst do ataku na tą osobę, czy słuszną, czy niesłuszną. Okazuje się, że w Polsce odpowiada się również, że w Polsce istnieje nadal pojęcie dzieci wrogów ludu. Chciałbym tylko, żeby ci, którzy to krytykują to wszystko i w ten sposób działają, uderzyli się w piersi i popatrzyli również na swoje rodziny. Może coś się znajdzie. Nieważne. Jest jeszcze jedna sprawa. Sprawa bardzo ważna, chociaż tutaj w tej sytuacji prawdopodobnie może nie mieć zastosowania. To jest ta sprawa wylewania dziecka z kąpielą w sprawie edukacji seksualnej. Oczywiście, że to, co proponuje LGBT i te pójście na wszystko jest troszeczkę bez sensu i to znaczy zupełnie bez sensu i nie tak to się powinno robić, ale powinno się uczyć dzieci od samego początku szkoły, jak zabezpieczać się przed różnego rodzaju złym dotykiem, różnego rodzaju złymi, dziwnymi propozycjami, z nieznajomymi i tak dalej. A łącznie nawet przed znajomymi, którzy przekraczają pewne granice. Ponieważ, proszę Państwa, to jest bardzo ważne i to jest to, co ja nazywam również prewencją, bo to jest pewnego rodzaju prewencja, proszę Państwa. Dzieci są zawsze łatwo wierne i łatwą ofiarą i należy po prostu uczyć. I należy tego uczyć. Nie wiem, czy to robić w takich specjalnych lekcjach, czy to powinien być program policyjny, program społeczny, nie wiem, ale tak wygląda. Dziemal, ja nie powiedziałem, że za nim nie przepadam. Powiedziałem, że nasze drogi się zetknęły kilkakrotnie. Nie byliśmy nigdy. Natomiast ja wyraźnie, Dziemal, powiedziałem, co o tym myślę i powiedziałem to. Powiedziałem to oficjalnie, publicznie w poprzedniej KHT, prawda? No właśnie. Także, proszę Państwa, smutny temat. Smutne to wszystko. Ja muszę kończyć, bo zaraz muszę się zbierać do roboty. Dachy czekają, proszę Państwa. Ładne zresztą dachy. Natomiast na drugi raz, bo wielu znajomych powiela już wydany wcześniej wyrok. A teraz wszystkim zwolennikom, łącznie z panem ministrem, kary śmierci, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Być może rzeczywiście w tego typu sytuacjach kara śmierci byłaby jedynym możliwym wyrokiem. Ale przypomnę Państwu dwie sprawy. Kasus pana Komendy i kasus pana Arka Kraski. I co? Mimo tej tragedii 19-letniej czy obu tych panów, udało się to odwrócić. W przypadku kary śmierci nie da się odwrócić, proszę Państwa. Nie da się odwrócić. Nie wiem, nie znam rozwiązania, sam jestem w kropce. Nie wiem, być może warto, żebym zrobić KHT na ten temat. Ale wcale nie wychodzę z punktu widzenia jakiejkolwiek religii i przykazania nie zabijaj, to nie o to chodzi. Tu chodzi o pewną odwracalność tej kary, proszę Państwa. I to jest właśnie ten problem, na którym powinniśmy się wszyscy zastanowić, bo w tej chwili przy takich sytuacjach od razu byśmy skazali. Teraz proszę zobaczyć, proszę Państwa. W Facebooku dokonano linczu na zupełnie niewinnym człowieku, który być może miał jakieś wyroki, miał małe, większe, został zwolniony z więzienia, może odpokutował, ale nie zrobił tego. Ale dokonano linczu. Zamordowano po prostu. No. Więc cóż, osoby, które stoją za tym ujawnieniem, powinny być tak samo ścigane prawnie, ścigane przez policję, za ujawnieniem tego wizerunku, jak i ten morderca. Tak uważam.
Niestety. Dobra. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę zrobić KHT wieczorem, czy dam radę. Jak nie, no to nie wiem, czy dam radę zrobić dzisiaj wieczorem KHT. Jak nie, to pewnie jutro ją zrobię. Także dziękuję Państwu. Sorki, że tak krótko, ale to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. I pamiętajcie, proszę Państwa, zawsze należy bać się tych takich bardzo prawomyślnych mścicieli typu Zorro. Zorro był postacią tylko i wyłącznie filmową. Tych mścicieli, łowców różnego rodzaju z przestępstw, bandytów, zboczeńców, dlatego że oni też mogą mieć bardzo wiele za uszami i odrzucać od siebie podejrzenia. To jest tak samo jak ze szpiegomanią, proszę Państwa. No. Właśnie. Milan Mexico, nie dam rady, to nie ode mnie zależy. Ja lecę do pracy, bo nie wrócę bardzo późno i nie wiem, czy już będę miał siłę po prostu. No właśnie. Także dziękuję Państwu. Na razie. Do zobaczenia. Cześć.